No, cześć. Dzisiaj statek, którego nie planowałem budować, nie myślałem o nim w ogóle, ale z powodu tego, że liczba elementów no, trochę drastycznie mi spadła i chciałem zbudować jakiś taki najprostszy model, na jaki by się dało, no, stwor stworzyłem sobie właśnie e, jednostkę Kelvin z filmu Star Trek. Myślę, że przy tej prostocie konstrukcji i ilości elementów, jakie tu przyczepiłem, z tego co mi pozostało, całkiem fajnie to wyszło. Jestem naprawdę zadowolony, że w taki prosty sposób udało mi się uzyskać ogólną fajną bryłę tej jednostki. Szczególnie, że pasuje do pozostałych moców u mnie, co mnie bardzo cieszy. Jestem naprawdę zadowolony z tego. Mało elementów, prosta konstrukcja. A osoby, które choć trochę się interesują Star Trekiem, na pewno potrafią dostrzec jednostkę, o którą mi chodzi. Chciałbym też parę, właśnie, jednostek takich pobudować bardzo prostych konstrukcyjnie, a bardzo fajnych, które naprawdę. Odzwierciedlają rzeczywiste filmowe jednostki, zacząłem od Star Trek'a. Myślę, że mogę się przerzucić też na inne seriale i filmy. No, jeżeli mi tylko ilość klocków na to pozwoli, na razie, mój plan i moje możliwości to elementy gazetkowe. Więc. No kombinujemy jak możemy i budujemy z tego, co jest. Ale poza tym, dla nas to tylko i wyłącznie dobra zabawa się liczy. I sprawdzenie, na ile nam jeszcze klocków starczy, ile będziemy mogli jeszcze zbudować różnych statków. Szczególnie, że są też budowane inne budowle, inne jakieś konstrukcje. A to jest tylko mój dodatek, gdy siedzę w pokoju dziecięcym i obserwuję, jak są tworzone jakieś wspaniałe budowle, żeby się nie nudzić, właśnie coś takiego od czasu do czasu sobie próbuję odświeżyć. I kiedyś całkiem sporo tego tworzyłem, a teraz po prostu wróciłem do tego. O no tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej!